Witam Was serdecznie w kolejnym spotkaniu. Po raz trzeci jesteśmy w miejscu dosyć smutnym, jakim jest cmentarz. I trzeci już raz spotykamy się, aby odwiedzić groby zapomniane. Jeżeli oglądaliście poprzednie filmy z wczoraj i przedwczoraj, wiecie, co tutaj robimy. Pierwsze grupy, jak widać, już tu mamy ogarnięte i zmierzamy do następnego. A tym, którzy nie oglądali, wspomnę tylko, że odwiedzamy groby zapomniane przez najbliższych, przez rodzinę, i odwiedzamy teraz groby osób najmniejszych, że tak powiem, ponieważ nie ma, właściwie nie ma, trzy groby były osób dorosłych tutaj na tym cmentarzu, gdzie się znajdujemy, ale tamte już tych osób dorosłych odwiedziłem, ale nie nagrywałem tego z powodu, ponieważ nie nagrywałem. No. A teraz jesteśmy właśnie na kwaterze dziecięcej, gdzie jest sporo tych grobów. To już nasze trzecie spotkanie i odwiedziliśmy 20 grobów, około 20 grobów, z tego co się naliczyłem, i jeszcze troszeczkę zostało ich, więc nie wiem, czy to będzie ostatnia nasza część, czy nie, ale odwiedzimy wszystkie groby osób, których nikt nie odwiedza. Ja tutaj już zapalam lampkę właściwie, która już się pali. Myślałem, że zgasła, ale nie. Dobrze, tutaj jak widać też na tym nagrobku nie ma żadnej informacji, kto tu spoczywa. Jest jedynie krzyż, to jakiś wieniec i pozostawiony znicz bez kogoś. Ja tu muszę się cofnąć jeszcze na chwilę, ponieważ zostawiłem szczotkę tutaj. Wziąłem ze sobą również szczotkę, która może się też nam przydać do odgarniania liści, gałęzi i tak dalej. A my przechodzimy do kolejnego nagrobku, gdzie również jest taka sama sytuacja, że krzyż jest, ale nie ma żadnej informacji, kto tu spoczywa. Się postaram tutaj odgarnąć te chwasty. Ten luznicz jeden zabrałem, ponieważ został pobity. Tutaj też ten jednorazowy, to też go wyrzucimy. I te dwa mogą zostać, ponieważ tylko wkłady do nich można wsadzić i będą dobre. Znaczy no, są dobre, tylko że brakuje wkładów, a ja dzisiaj również zakupiłem trochę zniczy, takich mniejszych, które zapalimy. I tak jak wspominałem, nie wiem, czy to będzie nasze ostatnie spotkanie w tym miejscu, czy też nie.
ale to dzisiaj to dzisiaj się wyjaśni już. I tutaj w tym miejscu również zapalę znicz. Dobrze, już się tutaj pali. Trochę trzeba tutaj niestety poogarniać. Będzie. Ale myślę, że dobrą pracę tutaj wykonam na tym cmentarzu. I tutaj mamy kolejne miejsce, również bez tabliczki. Tutaj się postaram ten wieniec ułożyć, ponieważ się trochę sunął. Dzisiaj niestety zapomniałem o sekatorze. Tutaj widzę, że by się przydał, ale to zrobię ręcznie. Te gałęzie wyrywam. O, tu już są z okolicznych drzew, na niektórych grobach właśnie wyrastają te samosiejki. I w przyszłości może taki grób w ogóle się zniszczyć, jak już drzewo dobrze wyrośnie. Dobrze, tutaj ogarnęliśmy. Tutaj widać krzyż trochę malat, ale tabliczki żadnej też tutaj nie ma, ani na nim, ani obok pomnika. Ale tutaj też zostawimy świeczkę, którą już zapaliłem. I tutaj może przejdziemy z tyłu trochę. Tutaj chyba jeszcze tak, tutaj nic nie ogarniałem wcześniej. Znaczy, no, po tej części, gdzie tutaj widzicie, to już ogarnięte mam. A teraz właśnie będziemy się przemieszczali w tamtym kierunku, jakby w głąb. I tutaj również krzyż murowany. Tak jak pomnik, ale również nie widać, kto tu spoczywa. I podobna jest sytuacja z tymi samosikami, że po prostu już się zaczęło, już zaczęły drzewka po prostu kiełkować, a niestety tego sekatora nie wziąłem i muszę powyrywać ręcznie te chwasty wszystkie i samosiejki z drzew. To jeszcze trochę liści nie spadało, jak to jesienią, ale już to ogarnąłem i tutaj również te samosiejki. Dobrze, tutaj za chwilę już ogarnę. O, dobrze. I tutaj obok też postaram się ogarnąć i muszę się cofnąć za chwilkę po znicze. I tak się przemieszczam, a nie będę po prostu brał wszystkiego na raz. Bo w jednym ręku trzymam kamerę i tutaj jedną rękę mam tylko wolną, więc
trochę jestem ograniczony z tym. I tutaj kolejna samosiejka, trochę już ciężko ją wyrwać, ale dobrze poszło. I te mniejsze dwa znicze, które są już przewrócone, też zabierzemy, ponieważ są jednorazowe. Jeszcze trochę liści stąd zabierzemy. A zbliża się 1 listopada, więc warto odwiedzić te nagrobki, które są opuszczone i o które nikt chyba nie zadba. Tak mi się wydaje. Tak jak mówiłem wcześniej, nagrobków osób dorosłych było zdecydowanie mniej niż tych dziecięcych. I tutaj już przechodzę do tych dwóch miejsc, które teraz sprzątałem w celu zapalenia tutaj zniczy. To już na jednym będę zapalał. Powiem wam, że pogoda jest dzisiaj zmienna i kilka razy tak było, że świeciło bardzo ładne słońce, a za chwilę lunął deszcz. I akurat teraz bardzo mocno, no może nie jest jakaś wichura, ale wieje trochę wiatr. I tutaj mi trochę krzyżuje plany z tymi zapaleniami świeczek. O, i jeszcze tutaj obok też dostrzegłem jedno miejsce, gdzie też trzeba trochę chwastu wyrwać, żeby to jako tako wyglądało. Tutaj przez kogoś też został znicz przyniesiony. Jakiś wieniec też widzimy, ale no nie wiem, czy to jest pozostałość po rodzinie znajomych tej małej osoby, czy też ktoś się zainteresował tym nagrobkiem, kto po prostu ma dobre serce. Was też namawiam do tego, żeby zwłaszcza w tym czasie odwiedzić cmentarz. W sumie nie tylko teraz jest ku temu okazja, ale warto też w pozostałej części roku, chociaż raz na jakiś czas, pójść na cmentarz do osób, które znaliśmy, ale też można przy okazji sprawdzić takie miejsca, które wam pokazuję w trzeciej już części, gdzie po prostu tych miejsc nikt nie odwiedza, a warto i o te miejsca zadbać, ponieważ to też te osoby też kiedyś żyły i ich dusze widzą
też jaka jest sytuacja z ich miejscem spoczynku. A warto, żeby te osoby też miały godny spoczynek i godne miejsce pochówku. I tutaj pozostawiłem te rzeczy swoje w jednym miejscu i tak chodzę sobie, ale nie chcę się ciągać po prostu ze wszystkim naraz, ponieważ w jednym ręku trzymam kamerę, w drugiej bym musiał wszystkie te rzeczy mieć, a to by było trochę kłopotliwe. Zmierzamy teraz do kolejnego miejsca, które jest niedaleko stąd. I tutaj powiem wam, że tak to wygląda. Tutaj jest trochę zarośnięte, jak zresztą widzicie, ale tabliczka jest nowa i tutaj w sumie też ogarniemy. Tutaj mała dusza, która zmarła w 59 roku i miała niecały rok. Tutaj trochę zarosło chwastami, które powyrywam już. I tutaj też widzę, ktoś zasadził na tym pomniku róże, których wyrywał nie będę, ale inne rzeczy tutaj staram się już wyrywać, jak trawa, inne tego typu rzeczy. Patrzę, ładnie to by wyglądało, jak ogarnę to, ponieważ też na tym nagrobku są takie właśnie kamyczki małe. To jeszcze z tyłu coś, jakaś gałązka rośnie. Dobrze. I również tutaj w tym miejscu świeczkę zapalę. I tutaj też dwa znicze wyrzucę przy okazji. Jednorazowe. Będę szukał tutaj powoli kolejnego miejsca i tutaj już szczerze mówiąc to zastanawiam się, ponieważ popatrzcie tutaj. Wydaje mi się, że to jest też nagrobek, ale no sami widzicie, jak wygląda. I części już go chyba
Nie ma tutaj. Chodzi o nagrobek oczywiście. No tutaj akurat ten wygląda nie za ciekawie. Wezmę może od razu te trzy. Już z niczym nie zostały tylko, więc jeszcze na trzech grobach postawimy je. I tutaj już się przemieszczam, ale akurat ten nagrobek, który widzicie, za ciekawie nie wygląda. Aż brakuje mi słów nawet, żeby no opisać, bo już jest w takim stanie. Zresztą jak widzicie, nie będę wam opisywał. Sami możecie to zobaczyć, co tutaj jest przed wami. I postaram się chociaż trochę to ogarnąć, ale tych właśnie gałęzi nie dam radę już ręcznie wyrwać stąd, chociażbym chciał. Zapalimy też tutaj znicz. Który widzicie sami, jak się prezentuje ten nagrobek. Który już jest raczej wiekowy. No i z pewnością dawno nikt go nie odwiedzał. Obok jest też kolejny. Nagrobek również małej duszy, która jak wyczytałem żyła zaledwie 5 miesięcy. Tutaj również chociaż trochę odgarnę te liście, chociaż ten nagrobek aż tak w złym stanie nie jest, jak ten, który można było zobaczyć chwilę wcześniej. Dobrze. No i zmierzamy w kierunku poszukiwania kolejnych nagrobków. Właściwie to tych, które są w kiepskim stanie. Może tutaj. Ojej. Natknął na coś. I tutaj kolejny nagrobek z dwiema osobami, które zmarły w 59 roku i 61. I tutaj właśnie ta część jest z grobami takimi chyba najstarszymi. Tam później przejdziemy na wprost jeszcze i tamte nagrobki będą już no nowe, tak powiem.
bo tam już chowane są osoby. Właściwie były, bo ten cmentarz już, na tym cmentarzu nie są chowane nowe osoby, ale właśnie w tamtej następnej części są groby już na przykład sprzed kilku lat, a tutaj te, które powstały lata temu, dziesiątki lat temu. I powiem wam, że tutaj jeszcze mi czasu zejdzie sprzątanie, oczywiście nie tego nagrobka, tylko kolejnych, i powstaną jeszcze zapewne kolejne części, ponieważ jak widać tutaj jeszcze tych trochę grobów zostało. Tam już za tymi drzewami, które widzicie, są groby starszych osób i tam już są groby odwiedzane i porządkowane, ale tutaj niestety nie do końca z tymi nagrobkami osób mniejszych, że tak to ujmę. Zielska trochę powyrywałem, trochę, znaczną większość, czyli zostało tylko, została malutka trawka, ale jej nie będę wyrywał, ponieważ tutaj na tym pomniku jest piachem wyłożone, to ta trawa i tak będzie rosła tutaj. Dobrze, mam już tu powyrywane wszystko z tego nagrobka i również świeczka zostaje przeze mnie zapalana w tym momencie. Co też się stało? No i to by było w tej części na tyle. Jak widzieliście w poprzednich dwóch częściach, jest zaniedbanych sporo grobów. Akurat na tym cmentarzu, w którym się znajdujemy, głównie są to pomniki dzieci, ale były trzy akurat pomniki osób dorosłych, które znalazłem i ogarnąłem tam, a tutaj po prostu dziecięce są nagrobki, które sprzątamy i ogarniamy, aby również i o tych osobach pamięć nie zaginęła, chociaż osobiście nie znałem tych osób, ale warto również o nich pomyśleć i pamiętać, chociażby w takim dniu, jakim jest 1 listopada. A my spotkamy się w kolejnej, czwartej części, która będzie już w najbliższym czasie. I powstanie jedna lub jeszcze dwie części właśnie z takiej tematyki, którą wam dzisiaj również przedstawiłem. I oczywiście powiem wam jeszcze, że tutaj oczywiście nie ma wszystkich grobów zapomnianych, ponieważ no, w większości, w 99% są to groby odwiedzane. Nie jest to całkowicie zapomniany cmentarz,
ale jak widzicie, zdarzają się i takie nagrobki, które nie są odwiedzane, w szczególności na tym cmentarzu nagrobki osób najmniejszych. Więc ja już będę kończył na dzisiaj, a Was zapraszam do kolejnej części. Do zobaczenia.